pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w Inspiracjach, jak widzicie w tytule, listopada i troszkę grudnia, bo taki czas na inspiracje nietypowy, ale pomyślałam sobie, że troszkę sobie tak półtora miesiąca połączymy, a wiele propozycji, o których Wam dzisiaj opowiem, będziecie mogły sobie kupić, sprawić, ściągnąć, bo to może być też e-book na święta, bo to są fajne lektury właśnie też na wolny czas, także tak trochę inspiracyjnie jeszcze już na zaś. Na czas świąteczny, kiedy mam nadzieję wszyscy będziemy mogli trochę zwolnić i trochę odpocząć. I dzisiaj mam głównie książki, bo jakoś tak z filmami ostatnio nie jestem za pana brata, a z książkami bardzo. Natomiast będą to książki od bardzo wesołych, lekkich po bardzo ciężkie. Także dzisiaj mamy też duży przekrój emocji. No i już bez zbędnych wstępów zaczynamy. Zaczniemy od dwóch książek takich dla kobiet. Girl power, tak, takich empowermentowych, czyli pierwsza z nich to jest książka Lepsza połowa o genetycznej wyższości kobiet. Jak ja zobaczyłam ten tytuł w księgarni, bo często się mnie pytacie, Radka, skąd ty bierzesz te książki? A ja po prostu mam swoje ulubione księgarnie, głównie z książkami z zakresu literatury faktu i ja chodzę, patrzę po tytułach, czytam okładki i tak dalej i wychodzę, wiecie, z pięcioma książkami na następny miesiąc czy dwa. W każdym razie, jak zobaczyłam tę książkę, to mówię, to już sugeruję, że powinnam to przeczytać. Przeczytałam opis, wybiorę, zobaczymy co to będzie, a to jest doskonała lektura, o której czytałam w sieci różne takie, wiecie, skrajne opinie, to znaczy było dużo burzenia się. A jak tam genetyczna wyższość kobiet, dla baby lepsze, bla bla bla, jakieś farmazony, pewnie jakaś zwariowana feministka to napisała i tak dalej. A otóż nie, słuchajcie. To napisał ekspert w swojej dziedzinie, biotechnolog Sharon Malem. Sharon to jest mężczyzna, który swoje życie poświęcił badaniom właśnie w dziedzinie biotechnologii. Ma kilkadziesiąt patentów zarejestrowanych, odkrył dwie rzadkie choroby, w ogóle jest lekarzem, no specjalistą po prostu. I w pewnym momencie zainteresował się, dlaczego kobiety są genetycznie wytrzymalsze od mężczyzn. Powiem Wam, że tutaj jest bardzo wiele fajnych smaczków, faktów, które myślę wiele nam, jeżeli chodzi o nasze życie, spraw wyjaśnią. Natomiast ten lekarz zabrał się za tworzenie tej książki, ponieważ zainspirowało go wydarzenia w pewnym szpitalu, gdzie były narodziny bliźniaków, chłopca i dziewczynki. Tam te dzieciaczki się urodziły w jakimś bardzo, bardzo ciężkim stanie. No i kiedy pytał pielęgniarek wkoło, tam wiecie, za kogo trzymają kciuki i tak dalej, to one wszystkie mówiły za dziewczynkę, dziewczynkę, dziewczynkę. Dziewczynka przetrwa, dziewczynka przetrwa. I okazało się, że faktycznie po jakimś czasie chłopczyk niestety umarł, nie przeżył, a dziewczynka przetrwała. No i on się tak zaczął zastanawiać, dlaczego właściwie cały personel szpitalny mówił od razu, że dziewczynka przetrwa. No i zaczął z nimi rozmawiać i tam pielęgniarki, lekarze mówili, że na ogół przy takich porodach, przy wcześniakach, przy jakichś różnych chorobach dziecięcych większość dziewczynek przeżywa, a większość chłopców umiera. No i on zaczął się zastanawiać, jak to jest, dlaczego akurat w tym momencie chłopiec okazał się słabszy. No i zaczął właśnie badania w dziedzinie genetyki, to znaczy zaczął się przyglądać temu fenomenowi. No i wyszło na to, słuchajcie, że my, kobiety, mamy dwa chromosomy X genetycznie, dwa X-y mamy, a chłopacy, faceci mają X i Y. No to wiemy, tym się różnimy, ale słuchajcie, nasz jeden chromosom X zawiera 1000 genów. Czyli mamy praktycznie dwa razy po tysiaku, a chromosom Y chłopaków zawiera genów 70. Z czego większość odpowiedzialna jest za produkcję plemników, czyli za rozmnażanie. Czyli oni mają tysiaka plus 70, ale jest tylko do rozmnażania, a my mamy dwa razy po 1000, co wiele wyjaśnia. Ale tak naprawdę sytuacja ma się tak, że my z tych dwóch tysiaków nie korzystamy, z tych dwóch x-ów. My korzystamy, tak jak mężczyźni, głównie z jednego, ale u nas, kiedy nam w naszym jednym x-ie, który odpowiada za wszystkie 90%, bardzo dużą ilość funkcji życiowych, coś tam nie domaga, to my mamy możliwość skorzystania z drugiego X-a. Bo to nie jest tak, ten nasz drugi X nie jest wykorzystywany. On jest awaryjny, ale my mamy. A chłopacy, faceci, mężczyźni nie mają. I właśnie dlatego kobiety lepiej znoszą choroby, szybciej się regenerują, rzadziej zapadają na różne choroby psychiczne, właśnie częściej przeżywają różne katastrofy, różne, wiecie, tragedie, wypadki i tak dalej, czy fizycznie, czy psychicznie, bo mają możliwość skorzystania z tego drugiego X-a właśnie.
Także ten drugi X to jest clue naszej egzystencji, dlatego kobiety na przykład na całym świecie, niezależnie słuchajcie od kontynentu, temperatury, państwa i tak dalej, całej organizacji, żyją statystycznie od 4 do 7 lat dłużej niż mężczyźni. I to jest wszędzie, na świecie. Też na przykład kobiety częściej przeżywają różne katastrofy, jakieś bardzo trudne warunki, czy ekonomiczne, czy właśnie klimatyczne na przykład. Dlatego, że my przez dwa chromosomy, przez te X-y mamy zdolność do magazynowania tłuszczu. Dlatego na przykład kobietom dobiera się tłuszczyk tu i ówdzie. Na przykład mężczyźni są silniejsi, tak? W danym momencie, jeżeli potrzebna jest siła, to mężczyzna wygra, bo mężczyźni budują genetycznie masę mięśniową, a nam się odkłada genetycznie tłuszczyk. Ale ten tłuszcz powoduje, że my jesteśmy w stanie przetrwać dłużej, przetrwać głody, przetrwać zimy. Wiecie, dla nas genetycznie, jeżeli chodzi o przetrwanie, to ten tłuszczyk jest lepszy. Także nie martwcie się, jak macie tłuszczyk. To sprawia, że my przetrwamy. W każdym razie, książka jest bardzo ciekawa. Z jednej strony naukowa, z drugiej strony napisana fajnym, przystępnym językiem. No powiem Wam, że to jest ciekawa lektura, która myślę wiele rzeczy Wam wyjaśni. Druga książka, jeżeli chodzi o też nas kobiety, to jest coś, co myślę, że każda z nas mogłaby przeczytać i właściwie gdybym przeczytała tę książkę wcześniej, to wrzuciłabym ją do prezentownika, bo mam chętkę, żeby kupić tę książkę każdej kobiecie z mojej rodziny, czyli Kobiety ze słynnych polskich obrazów, boskie, natchnione, przeklęte. Iwona Kienzler, Kto na nas zerka ze znanych polskich płócien. Ta książka to jest taki hit. Tutaj w rozdziałach mamy omówionych, tutaj sobie, bo z tyłu są te wszystkie obrazy pokazane, o których jest mowa, właśnie takie bardzo znane kobiety ze znanych polskich obrazów. Sobie tutaj na nie spojrzę, żebym przypomniała. Mamy Annę Orzelską, mamy żonę Teodorę, żonę Jana Matejki, mamy Szał uniesień Podkowińskiego, mamy tutaj Wyspiańskiego, Negry, Helenę Modrzejewską, no po prostu różne takie, wiecie, słynne kobiety, ale co jest hitem tej książki, to to, że tutaj nie jest jakaś tam nudna historia, że tam, a ta pani to było to czy tamto, nie, tutaj są dramy, tutaj są, wiecie, to jest gossip girl polskiej historii, arystokracji, tutaj jest kto z kim, po co, dlaczego, bo wiecie, bardzo często ci malarze malowali kobiety, które kochali, to były ich muzy, miłości, czasem spełnione, czasem nie, albo na przykład robili takie numery, że później, jeżeli malowali, na przykład był jakiś znany malarz i malował potem jakieś portrety matek boskich czy świętych, to on malował na nich twarze swoich ukochanych. I nawet potem nie wiemy, że modlimy się do Matki Boskiej, która ma twarz jakiejś tam, wiecie, Anny z rodziny jakiejś tam, która, w której po prostu kochał się ten malarz. A on wszystkim swoim Matkom Boskim dawał jej rysy na przykład. No i różne takie hity. W każdym razie jest tutaj naprawdę bogate życie jakby arystokracji omówione. I na przykład żona Jana Matejko, nie wiem czy słyszeliście o tym, Teodora, ona była bardzo taka była bardzo wybuchowa, miała temperament, charakter i jak się okazało, była mocno niezrównoważona psychicznie. I ona na przykład naszemu narodowemu malarzowi fundowała taki rollercoaster, że on nie musiał po prostu pobudzać swojej wyobraźni twórczej w inny sposób. Ona go jakby stymulowała do tworzenia, nie musiał brać żadnych środków, narkotyków, nie pił, bo oni wszyscy pili, ćpali. W ogóle dostęp do narkotyków w tamtych czasach opisanych w tej książce jest zaskakujący, naprawdę. Ale Jan Matejko miał tutaj swoją po prostu prywatną adrenalinę. Albo właśnie jeden z takich najbardziej erotycznych w ogóle obrazów w historii polskiego malarstwa, czyli Szał uniesień, czyli idealnie zobrazowany orgazm. Też jest hitem, bo tutaj okazuje się, że ciało jest innej kobiety, jest kochanki takiego romansu Podkowińskiego, a twarz jest kogoś innego. I w ogóle tutaj na przykład też była taka historia, że ten obraz wzbudził po prostu ogromną sensację. To był pierwszy tak mocno erotyczny obraz w historii polskiego malarstwa. I Podkowiński pod koniec wystawy przyszedł i pociął to płótno nożem, ale pociął je w taki sposób, że rany były tylko na ciele tej kobiety. I się ludzie zastanawiali, czy on jednak stwierdził, że mu się nie podoba ten obraz, czy co. A okazało się, że nie mógł przeżyć tego, że ta kochanka jednak go nie chciała. Mamy też na przykład
Eliza Parańską i Władysław Wyspiański, Stanisław Wyspiański, przepraszam, Władysław Wyspiański, pomyliło mi się z literaturą, o której też za chwilę coś powiem. Na przykład ciekawostki, że Wyspiański malował portrety w kilkadziesiąt minut, bardzo szybko. On był po prostu malarzem, który pyk, pyk, pyk i malował. I tu jest właśnie bardzo młoda Eliza Parańska, której życie było bardzo tragiczne, a on sportretował ją jako tam, wiecie, kilkuletnią, bardzo młodą dziewczynkę, czy tam może wczesną, nie wiem, ona miała 10-11 lat może, no była bardzo młoda, a on już tutaj uchwycił jej tragizm. To, czego rodzice jeszcze wtedy, ona miała dwie siostry, tam był bardzo taki, wiecie, bogaty dom, arystokracja, bohema ówczesna się zjeżdżała i tak dalej, tam się dużo działo, a on już tutaj uchwycił to, że jej losy będą bardzo tragiczne. On potrafił po prostu dostrzec to, czego nie widzieli inni, a ona akurat właśnie i była niestety uzależniona od narkotyków i miała tragiczne miłości i była bardzo taka emocjonalna, aż popełniła samobójstwo w wieku 30 kilku lat. Także, a ten obraz doskonale pokazuje to, że po prostu tu się dzieje coś złego. Albo mamy na przykład fantastyczną historię Poli Negri, o której też już bardzo dużo wiemy, a nie wiem, czy wiecie na przykład, że ona była zaręczona z Charlie Chaplinem, albo że z Rudolfem Valentino również, który gdzieś tam umarł w pewnym momencie na sepsę i co ciekawe, jak był pogrzeb Rudolfa Valentino, to ona się tak rzuciła do trumny, krzyczała, wiecie, był tłum zgromadzony, no bo to było Hollywood, oni też byli ulubieńcami Hollywood, był tłum zgromadzony, że a ona krzyczała, że ona już nie może żyć, że ona z nim, wiecie, tam umrze, że już koniec dla niej, nigdy żaden mężczyzna, po czym nagle było cięcie, bo coś tam się zepsuło z kamerą i trzeba było powtórzyć scenę całą jeszcze raz. I to był jej taki fuck up, dzisiaj byśmy powiedzieli wizerunkowy, bo nagle się okazało, że ona udawała. A wszyscy myśleli, że ona tak naprawdę, po prostu. No, także różne, bardzo, bardzo ciekawe historie, w ciekawy sposób po prostu opowiedziane są w tej książce, jeżeli chodzi o kobiety i właśnie głównie polską arystokrację i tamte czasy, ale to jest napisane takim przystępnym, fajnym językiem, to nie jest sucha historia, to jest też bardzo ciekawego. Kolejna książka z kolei, to też tutaj polska głównie i literatura, Paulina Mikuła, moja serdeczna koleżanka, youtuberka, którą bardzo lubię, cenię za wiedzę o literaturze, myślę, że wszyscy znacie kanał o literaturze, o języku, przepraszam, ale po tej książce stwierdzam, że o literaturze też. Natomiast myślę, że wszyscy znacie kanał Pauliny Mikuły, mówiąc inaczej, jeżeli nie, to nie wiem, co tu robicie i też jakby co robicie w sieci. Ja tak często mówię, ale wiecie, są takie kanały, które trzeba znać, bo Paulina mówi o języku polskim w taki sposób, że ja co chwilę słucham z otwartą buzią i się jeszcze uczę wielu ciekawych rzeczy. Także tutaj poza książką, linkiem, jak zwykle linki do wszystkich inspiracji będą w opisie na dole, będzie też kanał Pauliny, to znaczy link do kanału. No i właśnie, Paulina wydała książkę Literatura, czyli Tour, wycieczka po literaturze. Mamy tutaj coś bardzo, bardzo ciekawego, bo Paulina zebrała fragmenty 150, o ile dobrze pamiętam, 150 polskich klasycznych, tak, dzieł literatury od pierwszych słów wypowiedzianych po polsku, poprzez wszystkie nasze traumy szkolne, czyli wiecie, Mickiewicz, Orzeszkowa, Naukowska, ojeny, po prostu wszystkie te, wiecie, Sienkiewicz, jeżeli macie ciary, wiecie, Lalka, Prus i te sprawy, jeżeli macie ciary po prostu na samo brzmienie tych nazwisk i traumę, to musicie po tę książkę sięgnąć, ale oczywiście poza takimi klasykami z polskiej literatury, z historii polskiej literatury, z koszmaru po prostu polskiego ucznia i interpretacji i w ogóle, tutaj Paulina też sięga do dzieł, różnych powieści, wierszy z literatury współczesnej. Mamy Wisławę Szymborską, Szczepana Twardocha, no różne inne nazwiska. Ja też nie jestem specjalistką w literaturze, bo jak wiecie, preferuję literaturę faktu. Natomiast tutaj no, mamy 150 fragmentów różnych właśnie powieści, różnych świtezianek, nie świtezianek. Straszne, po prostu straszne. Ja mam okropną traumę, jeżeli chodzi o takie, o tę polską literaturę z czasów szkoły, plus krótką interpretację i słowo od Pauliny. I ta książka podzielona jest właśnie na 150 krótkich rozdziałów, gdzie mamy, jak powiedziałam, fragment dzieła, no, Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant.
mamy fragment wybrany dzieła przez Paulinę i krótką interpretację. I to mi się tak podoba. Tę książkę w ogóle, jej się, wydaje mi się, przynajmniej ja takiej nie czytałam, nie czyta naraz. Tylko codziennie po 2-3 na przykład fragmenty plus 2-3 interpretacje. Możecie sobie też tutaj, Paulina zrobiła fajny myk, zaznaczać, co już przeczytaliście, a co nie. Macie tutaj takie, żeby potem się nie pomyliło, takie przeczytane, takie kratki, to znaczy kratki, kwadraty. Bo jak mówię, tego nie czyta się naraz, bo Paulina zrobiła rzecz po prostu fantastyczną. Bo ja tak mówię jakby tak w koło, ale chodzi mi o to, że ona powiedziała, jak możemy zobaczyć te dzieła dziś, jak ona te dzieła widzi dziś, po prostu. Widzi rzeczy takie, których za dzieciaka, za nastolatka nie mielibyśmy szans zobaczyć. Pokazuje, jak bardzo uniwersalne są te teksty, jak bardzo dotyczą naszego dzisiejszego życia współczesnego, jakie wtedy mieli ludzie problemy, tak naprawdę takie, jakie my mamy dzisiaj. Podam Wam przykład. Świtezianki fragment był. Jak ona tam kusiła tego chłopaka, coś tam, chodź, zobacz, bla, bla, bla. Dotknij, a Paulina pod spodem pisze, oczywiście w swoim języku, ja to mówię teraz po swojemu, bo Paulina pisze bardzo ładnie, ale używa tych słów, że zobaczcie, to jest klasyczny shit test. To jest klasyczny shit test, jaki czasami robimy różnym osobom. Chodź, ja Cię wystawię tu na próbę, zobaczę, jak się będziesz zachowywać, jak przejdziesz, to jesteś okej, jak nie przejdziesz, to spadaj, tak? I ona właśnie tutaj w tych różnych dziełach Sienkiewicza, Matejki widzi sprawy nasze współczesne i o tym pisze i też bardzo często skłania nas do myślenia. I Paulina, ja Ci dziękuję za tę książkę, bo ona mi bardzo otworzyła głowę na wiele moich po prostu takich traum ze szkoły, ale też na wiele spraw. Także to jest świetna książka i też porównałabym ją na przykład do filmu Maria Antonina Sofii Coppoli, bo ostatnio sobie ten film któregoś wieczora niedawno przypomniałam, z przyjaciółkami go sobie obejrzałyśmy. Ja go w ogóle bardzo lubię, uwielbiam Sofię Coppolę, zresztą nieraz polecałam jej różne filmy tutaj w inspiracjach na przestrzeni ostatnich lat, a jeżeli Marii Antoniny nie widzieliście, to musicie zobaczyć. Natomiast Sofia Coppola w tym filmie na taką klasyczną historię, też bardzo w ogóle tragiczną, pokazywaną w wielu filmach, obrazowaną w wielu podręcznikach historii, rzuca cień takiej naszej prawdziwości. Pokazuje tę Marię Antoninę taką, że my możemy wczuć się w jej pozycję. To nie jest odległy, bogaty Wersal, tylko to jest młoda dziewczyna, która została po prostu wmanewrowana w małżeństwo, nie miała wyjścia, miała 18 lat, nie miała pojęcia o niczym, chciała się po prostu, wiecie, o świecie, o życiu, chciała się bawić. A mogła się bawić w tym Wersalu i nie można było od niej wymagać po prostu niczego innego, bo była nastolatką. I świetnie Sofia Coppola to pokazała i tak samo świetnie pokazuje nam, o co chodzi często w klasyce polskiej literatury, o co chodzi, pokazuje nam Paulina. Że możemy na te same dzieła spojrzeć w całkiem inny sposób i lepiej je zrozumieć. Także Paulina, dziękuję, a Wam serdecznie tę książkę polecam. A ostatnie dwie książki. Jedna to będzie coś totalnie nie fashion, nie z, powiedzmy, z zagadnienia, które mnie interesują, a druga to będzie coś bardzo ciężkiego o kobietach. Bo to takie najcięższe zostawiłam sobie na koniec. Ale zanim, no to słuchajcie. Na piwku nie będzie, sekrety kelnerów. Bardzo fajna książka, którą się szybko, łatwo czyta, o zawodzie kelnera. Wiecie, zawód kelner kojarzy nam się dzisiaj tak bardzo oczywiście. Idziemy do restauracji, do jakiejś knajpki, ktoś nas obsługuje. Na ogół kojarzymy zawód kelnera z takimi raczej osobami, które potrzebują dorobić, raczej z młodymi, raczej ze studentami. Ja tak zawód kelnera kojarzę. A okazuje się, że ten zawód ma bardzo długą tradycję, że jest tutaj wiele smaczków. I w tej książce opisane są właśnie głównie ludzkie zachowania z perspektywy kelnerów, czyli no raczej jest tutaj narzekanie na klientów. Natomiast są różne osoby, i młodsze, i starsze, i klasyka kelnerstwa, że tak powiem, i osoby bardziej z przypadku, i jest też rozdział o barmanach. Natomiast jeżeli chodzi o różne smaczki, i też poprzerywana jest ta książka różnymi przepisami, różnymi fajnymi takimi, albo i też czasami bardzo takimi creepy rzeczami, jeżeli chodzi o gastronomię, bo jest na przykład taki przerywnik na czarno o tym, jak wygląda gastronomia w czasach wojny i kryzysu i tam jest o jedzeniu na przykład gołębi i tak dalej, że można. Ale jest też na przykład świetny przerywnik czarny o tym, jak ludzie mylą nazwy, gdzie ja po prostu czytając to śmiałam się w głos, bo ja
jakby przyznaję się bez bicia, też przez długi czas zamawiałam w knajpie espresso, a nie espresso. Albo cappuccino, kapucyno. Nie wiem, po prostu wiecie co, to jak ludzie przekręcają, to jest hit. To jest hit i można po prostu się nieźle tutaj, tak, nygusy zamiast nuggetsów, lody zajebane, a nie zabajone. No to... To jest naprawdę dobre, ale jest tutaj wiele ciekawych smaczków właśnie też z historii kelnerów, jak wyglądało kelnerowanie za czasów PRL-u, jak wyglądały te restauracje, przygotowywanie jedzenia i tak dalej. No fajna jest ta książka i mimo tego narzekania to jest tu sporo humoru, ale powiem Wam jeden taki smaczek i on też przedstawi to, że jest tutaj wiele ciekawych informacji. Wiecie skąd się w ogóle wzięła nazwa restauracje, skąd się wzięły restauracje? Kiedy powstały pierwsze restauracje, od kiedy je mamy? To Wam tę ciekawostkę sprzedam, a resztę musicie już tutaj sami doczytać. Otóż restauracje wzięły się z czasów rewolucji francuskiej z Francji, czyli to był XVIII wiek, podczas kiedy trwała rewolucja francuska, to ci wszyscy arystokraci, bogacze, no musieli uciekać, bo inaczej, tak nawiązując do Marii Antoniny, zostali ścięci, ale oni wtedy mieli przecież całą służbę kucharzy, kelnerów, osoby podające jedzenie i wtedy osoby, które gotowały, właśnie tylko pracowały u swoich władców. No i kiedy oni uciekli, to nagle ci kucharze zostali. Zostali w tym Paryżu, powiedzmy, zostali na miejscu, no i nie mieli co z sobą zrobić, więc zaczęli gotować i podawać ludziom jedzenie i zaczęli od takiej potrawy, która się nazywała rosół restauracyjny, czy restaurujący, restaurujący, o, rosół. I chodziło o to, że to była zupa, która restaurowała człowieka na wzmocnienie, żeby go ożywić, żeby doszedł do zdrowia, no po prostu coś takiego, no restaurującego. I od tego wzięła się nazwa restauracja, po prostu od tego restaurującego rosołu. A czym się różniła restauracja od jakichś karczm, oberży? No bo kiedyś były jakieś karczmy, przecież to wiadomo, już wcześniej, w średniowieczu i tak dalej. Chodziło o to, że w karczmie jedzenie podawano tylko o jednej godzinie i do takiego jednego długiego stołu. Wszyscy razem do tego stołu siadali. A w restauracji ten stół podzielono na ileś tam mniejszych stolików, dodano obsługę i po prostu serwowano jedzenie o każdej porze dnia. Także ta różnica też była dosyć duża, ale myślę, że to jest fajna ciekawostka i właśnie książkę Wam serdecznie bardzo polecam. A ostatnia książka to będzie e-book, dlatego wzięłam telefon do ręki i już sobie go tutaj chciałam kupić ją w wersji papierniczej, no bo jednak ja lubię książki, jak wiecie, papier, lubię zapach papieru, natomiast nie mogłam jej wtedy złapać wersji papierowej, a bardzo ją chciałam przeczytać. To jest książka bardzo smutna, bardzo ciężka, o ofiarach przemocy domowej. To jest książka, ale przemocy psychicznej, to jest ważne. To jest książka pod tytułem Dlaczego nikt nie widzi, że umieram? Historia ofiar przemocy psychicznej. I to jest książka nowa, która opisuje bardzo wiele przypadków znęcania się psychicznego osób nad sobą. I powiem Wam, że ja nie mogłam spać po nocach przez tę książkę. Nie mogłam spać po nocach, jeszcze czytałam ją do poduszki i nie mogłam po prostu sobie poradzić z treścią, która była w niej zawarta. Ponieważ kiedy głównie chodzi oczywiście o męża znęcającego się nad żoną, albo partnera nad partnerką, albo na odwrót, bo tutaj są też odwrotne przypadki pokazane. Chodzi o to, że kiedy w związku dzieje się źle i kiedy na przykład jest przemoc fizyczna, to oczywiście to jest straszne. Wiecie, ja mówię tak teraz powoli, bo to jest bardzo ciężki temat i mnie też dotknął w życiu. I ja wiem, jak to jest. Natomiast przemoc psychiczna mnie dotknęła, może tak. I nie przemoc fizyczna. Ale kiedy mamy przemoc fizyczną, to jest na ogół oczywiste. Mamy znaki, widzimy to, że trzeba uciekać. A kiedy mamy przemoc psychiczną i związek z narcyzem, z jakimś psychopatą, z osobą, która funduje nam huśtawkę emocjonalną, która się nad nami znęca psychicznie, która raz nas kocha, raz nas nienawidzi, która po prostu nas wyniszcza od środka, manipuluje, bardzo często nie możemy się z takiego związku wyrwać. Bardzo często sobie tłumaczymy zachowania. Bardzo często czujemy się coraz gorzej, jesteśmy wyniszczone, zmęczone, wszystko się w życiu sypie, ale nie umiemy z tego związku się wydostać. I wszyscy się od nas odsuwają, jesteśmy po prostu odizolowane od ludzi, nieszczęśliwe okropnie i nie możemy sobie z tym poradzić. I tutaj są
głównie przytoczone historie. Tych historii jest kilkadziesiąt, ich jest bardzo dużo. Schematów zachowań jest bardzo dużo. I to jest książka, która jest bardzo ciężka, zwłaszcza dla osób, które były w takich związkach, bo we mnie się to wszystko po prostu pootwierało. I ja się czułam tak jak wtedy. To było w ogóle lata temu, więc to też było dawno temu. Ale ja po prostu przeżywałam te chwile razem z bohaterkami, z bohaterami tej książki. Ale ta książka jest o tyle istotna, że po pierwsze, przypominam Wam, jeżeli kiedyś miałyście związek z kimś, kto nad Wami się znęcał psychicznie, albo może macie w rodzinie takie relacje, bo to może być też ojciec, córka, to mogą być rodzice, dzieci. Wiele tych zachowań można przełożyć nie tylko na partnerstwo, ale też właśnie na więzy rodzinne. I jeżeli macie kogoś takiego, jeżeli byłyście kiedyś, to ta książka na pewno Was dotknie do żywego. Książka może Wam też bardzo dużo uświadomić rzeczy, których nie widzicie wokół siebie. Bo może jesteście w takich relacjach mniej lub bardziej zażyłych. Albo może widzicie, że ktoś jest na przykład. No to jest książka, która bardzo uświadamia w takim poletku, w takiej dziedzinie, w której ciężko jest czasami zdać sobie sprawę, że coś się dzieje złego. A przemoc psychiczna to jest przemoc, która jest normalnie karana, wiecie, w sądzie paragrafem. To nie jest tylko przemoc fizyczna. Pod koniec są też takie właśnie rozdziały, z prawnikiem jest rozmowa, gdzie tam jest wyraźnie powiedziane, że sądy coraz częściej już uznają tę przemoc psychiczną, a jest ona o tyle ciężka do udowodnienia, że najczęściej dzieje się w czterech ścianach. I nikt tego nie widzi. A do osoby, która jest maltretowana, to często nie dociera, bo ona sobie tłumaczy wszystko na różne sposoby. Także to jest książka trudna, ale myślę, że do przeczytania bardzo potrzebna. Teraz na zakończenie tych inspiracji skończymy modowo, bo chciałabym Wam polecić dwa fajne filmy, dwa fajne podcasty właściwie. Pierwszy z nich to jest Michał Zaczyński, czyli klasyka mody polska. Myślę, że tego Pana wszyscy znacie. To jest krytyk mody. Można go lubić, można go nie lubić, można się z nim zgadzać, można się z nim nie zgadzać. Natomiast wiedzę on ma bardzo dużą i często na swoim blogu albo na Facebooku porusza takie tematy, których nikt w Polsce po prostu nie porusza. I też ma dużą wiedzę, bo od lat w tej modzie siedzi, też się interesuje, czyta zagraniczne strony, wyjeżdża na różne konferencje. No ja się od niego często dowiaduję różnych takich, powiedzmy, modowych nowości. I po pierwsze, nie tylko podcast Wam chciałam polecić, konkretny odcinek, ale wpis na blogu Michała Zaczyńskiego o nowych materiałach, które zrewolucjonizują albo mają szansę zrewolucjonizować rynek mody. Wejdźcie sobie na ten wpis. On tam opisuje no, różne takie klasyki w stylu viskoza, ale opisuje też te różne piñateksy, wiecie, skóry z ananasa, jakieś różne takie naturalne rzeczy, coś, co dopiero w laboratoriach zostało, wiecie, stworzone, a będzie za jakiś czas, myślę, szerzej dostępne. I tam są takie smaczki, których, myślę, jeszcze nigdzie indziej nie widziałyście. A to jest ciekawe, bo to jest przyszłość mody. A druga rzecz, którą chciałam polecić, to jest podcast. I to jest podcast, w którym on w ogóle niedawno wystartował w ogóle z całym podcastem i ma już chyba 3 albo 4 odcinki na ten moment. Natomiast ostatnio dodał świetny odcinek, 40-minutowy, ze swoją dobrą koleżanką, projektantką polskiej marki, która mówi, dlaczego, ile kosztują ubrania, ile kosztuje ich wyprodukowanie. I tam jest taki fajny tytuł tego podcastu, że dlaczego tak drogo? Ile kosztuje ta sukienka czy tamta rzecz i dlaczego tak drogo? Bo to jest pytanie życia racki. To jest pytanie po prostu, które ja dostaję tutaj u siebie na vlogu od lat. Dlaczego tak drogo? Dlaczego te polskie marki są takie drogie? Nawet ostatnio pod prezentownikiem było, że przeginają z cenami. Słuchajcie, otóż nie można porównywać. Ja o tym mówię od lat i mi się, powiem Wam już, po prostu nie chcę o tym mówić, że nie można porównywać polskiej marki z marką zagraniczną, z sieciową, bo polska produkcja to jest całkiem coś innego, to są całkiem inne koszta. I wybierając coś Made in Poland, wybieramy świadomie coś, co będzie kilkukrotnie droższe. Ale mamy etyczną produkcję, mamy naszą polską produkcję i tak dalej. Jakby no ja o tym nieraz nagrywałam, myślę, że oglądając mnie jesteście tego świadome, ale bardzo fajnie pokazuje też właśnie to ta rozmowa. Bo rozkładamy na czynniki pierwsze w tej rozmowie, to znaczy rozkładają Michał Zaczyński i jego gość, chciałam powiedzieć, ale chciałam użyć formy żeńskiej, sukienkę, która u niej w sklepie kosztuje 500 zł. 500 zł. No i idziemy tymi kosztami po kolei przez te 40 minut. A ile jej z tej sukienki zostanie na koniec?
to już musicie posłuchać sami, a będziecie w szoku, to Wam powiem. Bo zostanie jej mniej niż kosztuje kawa w Starbucksie. Pamiętacie? Kiedyś często to był mój ulubiony przelicznik, to macie książkę, która kosztuje 2 kawki w Starbucksie, a po prostu coś tam. No to tej projektantce zostaje mniej niż kawa średniej wielkości, że tak powiem. Ale na coś, co się składa na tę cenę, z czym to się wszystko je, no przesłuchajcie te rozmowy, myślę, że Was zainteresuje. A również polecam Wam bardzo fajną rozmowę podcastu, który też niedawno polecałam w Inspiracjach, czyli Odpowiedzialna Moda, Katarzyna Zajączkowska, Uwielbiam Kasię, zaprosiła mnie do jednego ze swoich odcinków, który nazwałyśmy takim tytułem trochę kontrowersyjnym, ale mówię, dawaj ten tytuł, bo on jest dobry i my też o tym rozmawiamy. Czy ja napędzam fast fashion? Czy Radzka napędza fast fashion? Też nagadałyśmy się prawie godzinę, ta rozmowa jest bardzo długa, ale Kasia ma ogromną wiedzę z zakresu mody, produkcji, etycznej mody, więc poruszamy też tematy właśnie etyki, tematy dla mnie niewygodne, ale takie, nad którymi ja też myślę i których ja jestem świadoma. Także mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie Wam się podobać. Jak powiedziałam przed chwilą, to jest też takie trochę coś, o czym nie mówię u siebie na co dzień. To jest taka trochę Radzka od backstage'u, mówiąca na trudne tematy branżowe. Na takie, nad którymi ja się sama zastanawiam i o tym też nieraz już tutaj mówiłam. Także zapraszam Was serdecznie do przesłuchania tego podcastu. A na sam koniec chciałam Wam polecić serial, o którym trąbi cała sieć. I myślę, że już wszyscy go widzieliście, wszystkie go widziałyście. Mowa tutaj o serialu Gambit Królowej, który jest fantastyczny. Nie będę tutaj się nad nim za długo rozwodzić, bo myślę, że już widzieliście tyle recenzji i pewnie każdy z Was już widział ten serial, że nie ma za bardzo tutaj co piać nad tym serialem. Natomiast powiem Wam tylko o 3 rzeczach. O tym, że jest fantastyczna scenografia, kostiumy. To są tam, nie pamiętam, ale dobrze, ale około lata 50. Po prostu, no, anturaż tego serialu jest fantastyczny. Po drugie, gra tam nasz aktor Marcin Dorociński, gra słynnego szachistę Borgowa, arcymistrza. A po trzecie, główną rolę gra dziewczyna, która jest po prostu bardzo ciekawej urody, ale która gra postać, która dzisiaj nam, też w Polsce, jest bardzo potrzebna. Bo gra dziewczynę w męskim świecie, która bez cienia żenady kopie wszystkim facetom tyłki. Wie, że jest dobra, wie, że jest w tym, co robi, wie, że jest piękna, jest tego świadoma i idzie po swoje. Walczy oczywiście z różnymi tam swoimi demonami i są różne perypetie po drodze, ale jest dobra, jest mocna i myślę, że też taki empowermentowy ma przekaz ten serial. I to jest też coś, o czym warto wiedzieć. To nie są tylko wciągające akcje i ładne obrazki. Nie, tam jest coś więcej i ten serial Wam serdecznie polecam. Dobra, to wszystko moje drogie. Mam nadzieję, że inspiracje Wam się podobały. Piszcie tradycyjnie tutaj w opisie, co Was zainspirowało przez ostatnie 1,5 miesiąca, bo ja zawsze z tych poleceń chętnie korzystam. Jak nie od razu, to wiecie, wracam po miesiącu, po 2, robię sobie listy i potem Wy swoje inspiracje u mnie też często oglądacie. Także jeszcze raz mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!